Sam Diaz. Gaming Art in Motion. Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam na rozpakowanie pięknego duetu od firmy Gamdias. Tak więc, laserowa myszka Zeus z najwyższej półki oraz podkładka Gamdias Hex w wersji Control. Te dwa sprzęty będziemy dzisiaj rozpakowywać. Ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu, tak więc już bez przedłużania zaczynamy. Jest przed nami naprawdę fajny zestaw, czyli najbardziej zaawansowana myszka od Gamdiasa, w tej chwili Zeus. Przy okazji kształt bardzo fantazyjny, możemy ją sobie już podejrzeć przez okienko. Naprawdę myszka robi nietypowe wrażenie, ponieważ o takich kształtach myszki jeszcze nie widziałem. Tu chyba panel mamy wymienny, ale zaraz zobaczymy. Mamy też przy okazji troszeczkę informacji, 11 przycisków. Żywotność przełączników 11 milionów klików. Ciekawie, bo taka liczba ni to 10, ni to 20, na ogół mamy takie wartości podawane, to 11, ok. 5 ciężarków, kontrolowane podświetlenie, wytrzymały kabel USB. Regulacja chwytu, czyli możemy ją sobie w jakimś stopniu dopasować. Bardzo wysokiej klasy mikroprocesor. DPI aż do 8200, częstotliwość próbkowania 1000 Hz, czyli opóźnienie 1 milisekundy i 512 kg wbudowanej pamięci. Moi drodzy, z tego co wiem, to jest sensor laserowy, zaraz to sobie jeszcze sprawdzimy. Dokładnie, mam już na froncie, że Zeus jest laserową myszką gamingową. Tak więc w sumie wszystkie informacje już ze środka tam sobie wyłowiliśmy, więc jeśli chodzi o technikalia, to chyba nic nowego się tu nie dowiemy. Dobrze. Futures, to wszystko mieliśmy. Zawartość opakowania, wymagania systemowe, Windows XP, Vista 7, 8. Z 10 zapewne też zadziała bez problemu, ale to oczywiście system dopiero wychodzi, więc jeszcze chwila. No i mamy podkładkę. Nie jest to zestaw, ta myszka i podkładka. Oczywiście podkładka jest osobno, po prostu rozpakowuję ją przy okazji rozpakowania myszki, też zobaczycie ją. Natomiast podkładki będą osobne testy z osobnymi wynikami testów. Podkładka nazywa się Gamdias Hex. Jest to wersja Control. Ja osobiście wolę wersję Control, dlatego też taką sobie wybrałem do testów. Stabilna i precyzyjna, rozmiar M, struktura plastra miodu, oczywiście antypoślizgowa i wytrzymała. To są podstawowe cechy tutaj naświetlane przez producenta. Tutaj mamy jeszcze raz to samo i mamy też okienko, gdzie możemy ją sobie dotknąć. Mamy też wymiary tego rozmiaru M, 350 szerokość, długość 280 i 4 mm grubości. Bardzo fajnie, ponieważ ja lubię podkładki grubsze. Czasami są fajne jakieś 2 mm, nawet 1 mm się zdarzała. Natomiast to co lubię, to są po prostu grube podkładki. 4 mm wręcz uwielbiam, tak więc myślę, że testy będą przyjemne. I moi drodzy, podkładeczka, nie mamy żadnych tam instrukcji, książeczek w środku. Jest podkładka faktycznie gruba. Zobaczcie, mamy tutaj jakieś znaki, mamy logo Gamdiasa, a cały środek jest czarny, jednolity, więc powinien sensor dobrze tutaj sobie radzić, tak laserowy, jak i optyczny. Ten Zeusik nie powinien mieć żadnego problemu. Mamy na złoto wyszywane logo Gamdiasa jako taką metkę. I też tu mamy logo Gamdias. Zobaczcie, struktura wygląda to tak. Faktycznie są takie chropowania. Struktura jest ciekawa, więc powinno to dobrze współpracować. I co jest bardzo fajne, obszywane brzegi zapewniające lepszą przede wszystkim żywotność, wytrzymałość, ponieważ nic tam nie będzie tutaj się rozwarstwiać, odchodzić, pruć i tak dalej. Tak więc to obszycie gwarantuje taką rzecz. Od spodu oczywiście guma i podkładka miękka, za to gruba, jak się ładnie rozprostuje. O, myślę, że trzyma się w miarę dobrze, chociaż bywały bardziej podkładki wgryzające się w podłoże, natomiast myślę, że takiej normalnej gry nie będzie źle. Ale okej, będziemy testować z tą myszką, pewnie z innymi też i za jakiś czas wyniki testu tej podkładki. Ona też jest w innych rozmiarach, też jest w wersji Speed. Sprawdzicie sobie wszystko w opisie filmu. No i dobrze, danie główne, sama myszka. Powiem wam, że jej wygląd jest tak ciekawy, że aż sam się nie mogę doczekać. Generalnie wydaje się nie być aż taka duża, no ale dobrze, tu jeszcze musimy się pozbyć
dwóch folii. Dobra, folie poszły. I proszę bardzo, góra nareszcie się poddała. Tutaj mamy jeszcze informacje o tej myszce. Oprogramowanie Olympics, GAMDES Olympics. Czyli nie mamy tutaj Hery, tylko drugi jakby zestaw oprogramowania też tej firmy. Dobrze, mamy jeszcze rzecz taką jak naklejeczki, jasna i ciemna. Instrukcję. Podłączenie, przyciski, takie podstawowe funkcje, co do czego, w kilku językach. I potem mamy jeszcze reklamóweczkę. Poseidon też wygląda ciekawie. Hadesa już testowaliśmy, bardzo fajna myszka. Tego headsetu jeszcze nie miałem, natomiast tą klawiaturkę Hermesa i to w wersji tej najwyższej, Ultimate, też widzieliście u mnie, też bardzo fajna klawiaturka. Dobrze, zobaczymy, co jeszcze ciekawego GAMDES zaprezentuje w najbliższych miesiącach. Natomiast na tą myszkę powiem Wam, że bardzo czekałem, bardzo mnie interesowała. Jeszcze chwilę zanim ją wyswobodzę, ponieważ zobaczcie, jest tak zabezpieczona, jakby to miało tutaj przetrwać przynajmniej koniec świata. Więc już sekunda, ja sobie to wszystko podpinam i ją wydobędziemy. Natomiast co ciekawe, myszka ma taki swój podest. Mamy tutaj taką wykładzinkę, więc leży na czerwonym dywanie, można by powiedzieć. Dlatego sugeruję to, że myszka już klasy premium. Dużo przycisków, naprawdę fajne kształty. Tu chyba nawet aluminium albo plastik przypominający szczotkowany aluminium. Dobra, sekunda, odepnę, to już do Was wracam. Dobra, i powiem Wam, że trochę mojego cennego czasu tutaj zmarnowane. Powiem Wam, że pomysł troszeczkę poroniony, żeby to opakować opaskami zaciskowymi. O wiele lepsze są to takie zwykłe czarne druciki, które sobie odplątujemy i wyciągamy, ponieważ tu musimy niestety ciąć jakieś nożyczki, jakiś nóż i możemy przy okazji coś sobie niestety uszkodzić. Tak więc no, tutaj mogłoby to być lepiej przemyślane, natomiast myszka już uwolniona, już się teraz nam ładnie zaprezentuje. Tak więc przewodzik mięciutki, oplot jest ok. Mamy oczywiście wtyk z logo GAMDIASa, pozłacane styki, oczywiście rzep do spięcia nadmiaru. Natomiast sama myszka, no moi drodzy, powiem Wam, że wykonana naprawdę fajnie. Mamy dobrze zabezpieczony przewód tutaj przed wyrwaniem, przed złamaniem. Myszka od przodu już wygląda fajnie, tu chyba coś będzie nam świeciło. Mamy takie chropowate elementy, bardzo fajne. Plastik wydaje się być bardzo dobrej jakości. Tu chyba też będzie podświetlenie. To raczej jest, moi drodzy, plastik, ale wygląda ładnie. Faktycznie przypomina szczotkowane aluminium. A zobaczcie, tu sobie kręcimy i myszka się nam rozszerza, więc można ją faktycznie dopasowywać pod swoje wymagania. Następnie mamy sensor, ślizgacze. Tutaj naprawdę duży, tu taki pomocniczy mniejszy i ślizgacz z przodu. Więc zestaw ślizgaczy wygląda naprawdę fajnie. Jeszcze też powinien być dostęp do ciężarków, ale to się pobawię już do recenzji. Moi drodzy, myszka pod taki typowy, pełny chwyt, czyli pod palm gripa. Oparcie dla kciuka jest i tutaj dla palca serdecznego i małego również. Mamy takie podpórki, jak widzicie, więc to wszystko wygląda naprawdę przemyślanie. Następnie mamy logo GAMDIASa, które będzie prawdopodobnie podświetlane, a może nie. Zobaczymy zresztą. Rolka gruba, masywna. Działa jako przycisk. Potem mamy trzy przyciski. Przycisk lewy i prawy dość takie wąskie, ale fajnie tak, żeby palec się na nich ułożył, dopasował. Następnie tutaj przycisk. Chyba jakiś wyświetlacz i jeszcze cztery tutaj. Więc powiem Wam, że myszka robi naprawdę ciekawe wrażenie. Będę ją testować naprawdę dokładnie i za jakiś czas wracam do Was z pełną recenzją. Pamiętajcie, ceny tej myszki, podkładki, innych wersji, innych sprzętów GAMDIASa zobaczycie, sprawdzicie w opisie filmu. Na dzisiaj pozdrawiam Was, cześć!